TikToki. I do tego Reelsy. Popatrz, seria się rozwija. Le Bull. Gong. Co się tak bawi słońce? Gong! Przecież to jest zajebiste! Czemu cię to nie bawi? Koleś dosłownie był na tym zamku, czymś tam, nie wiem, budynku na morzu. I tylko jedyne co robił, to walił w gong. Robota marzeń. O Boże. Dzieci nie mogą mieć depresji. Ja po tym, jak mama zadzwoniła do Spidermana, że nie chce zjeść ziemniaczków. Co wyście byli wrabiani? Moja mama zadzwoniła do... Nie widziałem tego komentarza. Wy też nie. Mati, out. Zjebało mi się auto. Toyota, kurwa. Na autostradzie. Przy banerze, kurwa. Czas na Toyotę. Pierdol się, japoński skurwysynu. Co jest? Co? Ja zawsze myślałem, że to Ritz mówił? Co? Ej, co ja robię w sekcji komentarzy? To nie ja. Publikuj, ale się będzie zdziwiony. Dlaczego wy mieszacie mnie w każde możliwe przekleństwo w internecie? Znaczy dobra, wiem, z czym to może być powiązane, okej. Okay. Ale wyjątkowo to nie ja, nie jeżdżę Jariską. Widzowie, takiego burgera drwala będę ja. Tutaj nie wolno nagrywać. Pierdol się. Patrz, szybka reakcja, 9999. Zepsułeś, o kurde! Pierwszy raz widziałem taki komentarz, ale jaja! 10-tysięczne polubienie! Wiesz, że po tym filmie nie będzie 10 000 polubień? Prawdopodobnie nie będzie, bo widzowie mnie nienawidzą, mnie zostawiają łapek w górę, wiem. Zajebiste! Ej, ale dobrze to przemontowali. Znaczy, to nie był montaż. Zajebiste! Bluetooth! Jestem w ich głowach. Okej. Okay. Zamek ma takie naprowadzanie laserowe. Pilot dostaje alert i wypuścił flarę, żeby nie być namierzanym. Co on robi? Uniki! Ale jak debil! Uderzył w ziemię. Ej, co jest? On nie strzelił mu w las do głowy, cały czas go namieszał. I on czuł stres. Tak. Ja pierdzielę. No ale jak już przy grach jesteśmy, szczerze, mam ostatnio ochotę zagrać w jakąś grę z widzami. Żeby ich gnębić? Wygrać razem! Aaaa! Ej widzowie, nie chcielibyście z nami zagrać pełną gierkę? Nazywa się Matchmasters i dosłownie mamy jeszcze trochę miejsc w klubie Smoczy Duet. Tylko miejsca są raczej limitowane, więc tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy. A teraz, żeby w ogóle zaprezentować wam troszkę gierkę i pokazać, czym ona jest. Matchmasters jest grą, która z pozoru wygląda na gierkę bardzo prostą. Ale niech was to nie zwiedzie, bowiem w tej prostocie... kwiją demony. I bardzo duża rywalizacja. Zróbmy tak, odblokujemy sobie trójkę. Teraz wololo, bomba i nawalamy z robota. To jest plan. I teraz dzięki mojemu dowalonemu boosterowi przegrałaś. To! 115 punktów do 16! I teraz Aniela używa boostera w postaci ośmiornicy. Masz czwórkę jeszcze. Dobra, dawaj, dawaj, koniku, dasz radę. Wierzę w ciebie. Yes! No z tego piorunka. Czy można powiedzieć, że... O kurde! Nie, no nie dla... Tak, 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 tak! I teraz widzicie, prosta gra z kafelkami, co? No. Trzeba kolorki przesuwać, no rzeczywiście, bardzo prosta, nie ma co. Pod tą pozorną prostotą Matchmaster skryje się w nim naprawdę piękno. Macie różnorakie boostery, macie różnorakie perki. Weź bomba! Nie! No to sekunda jedna! I co najważniejsze, gra jest trochę emocjonująca. Aniela, czas? Sunia widzowie. To co widzieliście teraz jest tak naprawdę króciutkim fragmentem tego co Matchmasters ma do zaoferowania. Przykładowo perki, których używaliśmy to ośmiornica oraz robot, które są jednymi z wielu. A które możecie odkryć na własną rękę za pomocą linku w opisie bądź kodu QR, który widzicie właśnie na ekranie. Gra jest oczywiście całkowicie darmowa i propos motywu świątecznego, który masz właśnie na sobie, możecie na start otrzymać świąteczną piniatę, z której otrzymacie wasze świąteczne bonusy na start. Link jeszcze raz przypomnę w opisie. Pamiętajcie, żeby dołączyć do naszego klubu Smoczy Duet, w którym mamy jeszcze troszkę wolnych miejsc. Ten jeden koleś walce na śnieżki. Ja tak zawsze robiłem, bo one się rozpadają w trakcie lotu. No jest tak. Jest, ale one są też takie twarde. No, no są twarde, ale da się tym rzucać, a nie, że ty to rzucisz i...
się rozpadło. Ja do środka śnieżki wsadzam jajko. Co? A po prostu rzucaj jajkami, niektóre są białe. Do tej pory nasze posiedzenia będą w formie pato streamów. Będziemy zbierać donaty. Wiecie, co jest najgorsze? Transmisje na kanale Sejmu. Patrzcie, posiedzenie Sejmu, 97 tysięcy oglądających. Wczoraj oglądałem expose Tuska chyba? To było prawie 300 tysięcy osób. Kanał Sejmu ma na chwilę obecną 558 tysięcy subów. To więcej niż Smoczy Duet. Kanał Sejmu przebił Smoczy Duet kuźwa w 3 dni. To jest przykre. I kanał Sejmu prawdopodobnie prędzej czy później wyprzedzi nasz kanał Riteza. Ja mam pytanie, czy tak ciężko wam zostawić tą pierdolą subskrypcję? Czy to jest takie trudne? Masz tu czerwony przycisk. Nic się to nie kosztuje! Sejm będzie miał więcej, upodlię się, kurwa, da. Jesteś gorszy. Jestem gorszy od Sejmu. Jak można tak nie schopać? No dobra, no siekiera i... Ja pierdzielę. Jezu, on mnie irytuje. Nie jest śmieszne. No. To jest zajebiste, a nie śmieszne. To jest wkurwiające. Jak można tyle razy schrzanić? No, myki, myki. Dobra, mam dość, nie chcę tego oglądać dalej. Dlaczego znowu jestem oznaczony? Dlaczego jesteśmy znowu my? Kacper Rispow, Adiela gra w Minecraft. Nieprawda. Co? Co? Ktoś to napisał? Nie. Halloween powinno istnieć? Powinno, tak. To jest dobre święto? Dla dzieciaków, dobre. Tak jest, przybierają się, piją wódkę. Piją? No. Halloween, normalnie grają w taką grę, nie zrobisz tego, wykonują zadania, całują się z dziewczynami. O, to dobre. To też mi się podoba. Tak, zlikwidować. Tak, ale to jest pogański. Piją? Ludzie nie rozumieją, że to nie jest polskie święto. To jest tylko jedna opcja. Rozstrzelać! Polaków. Robaków. Ja mam dość. Miałem taką nieprzyjemność nagrać w FNAF 1 ostatnio, bo prosiliście. Jeżeli już jest na Smoczym Duecie, to tam macie kartę, jeżeli go jeszcze nie ma, to nie macie karty. Miałam dość Freddiego i tej całej patologicznej rodziny, anima robotów. Ja nie chcę. Za co się działeś, Brek? Za co? No. Gdzie ty byłeś w ogóle? Gdzie byłeś? Nie było ci tyle czasu w Żardowie. Nie widać mnie, nie widać, nie słuchać, ale no, czuć. No ale gdzie byłeś? Bośmy cię czuli, ale nie widzieli. A ludzie ogólnie jeszcze... Ogólnie ludzie myśleli, że umarłeś, że zmarłeś. No, co? A to jest pan widzisz mnie. To jest on? No. To jest widzisz mnie? Tak, no odpowiedział widzisz mnie. Poczekaj. Umarłeś, że zmarłeś. No, gdzie byłeś? Dwu chuju w dupę, że umarłem. Dobra, spoko. Ty, ale brak wrócił, ale jaja. No bośmy się czuli, ale nie widzieli. To jest najlepszy fragment. Ej, ale szczerze. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś by zrobił zrzutkę dla Breka. Na mieszkanie, na ubrania, na cokolwiek. On by miał 100 tysięcy złotych instant na życie. Ja sam bym wpłacił, żeby mu pomóc wyjść, kurde, z ubóstwa, tak szczerze. To jest niesamowite, ale tak by było. Expelliarmus? Czy to jest franio? No. Expelliarmus! Dlaczego ta taka niebiła była? Co ty zrobił? Wszyscy F dla Frania w komentarzach. Rzuciła zaklęcie obronne! Ja sobie wyobrażam, jak... Masz pierwszą część Pottera, stoi Potter na Frodo Malfoya i oni tam się atakują i on ma zaklęcie obronne. Spierdalaj! Nietykalność po prostu 100. Kolorujesz noce i prawdziwa miłość to ty, to właśnie ty. Powiedz mi, jak to jest, że masz kurę, która znosi jajko na dachu i ktoś nagrywa, jak ona znosi jajko na dachu i to jajko zlatuje, ale ktoś wpadł na taki pomysł, że z tego jajka wykluwa się papież, więc daje do tego fajerwerki i disco polo. Losowanko, zapraszam. Dzień, dzień, dzień. Losu, losu, dzień, dzień, dzień. Miłość to ty, to Kacper, właśnie Kacper. Ty. Prawdziwa miłość. Weź, uchnij tutaj. Chyba żartujesz, to są kolorowanki z papieżem. Weź na żółte kropka co. Czy to jest cała stronka papieżu? Żółte kropka co? Żółte koszulki, żółte torby, żółte plakaty. Co? W tym miejscu papież Polak Jan Paweł II nigdy nie był i nie planował! Co? Ale zajebiste! Każda cena się kończy, przecinek 37.
Sprawdziłam. Co do cholery. Nie chcecie ze mną współpracować? Ja chyba mogę świetną reklamę zrobić, wiecie? Hey, are you girls lost? No. Why are you outside the kitchen? Ten człowiek boi się tylko Boga. Najlepsze jest to, że przeciętna kobieta by się obraziła. A ja jestem w związku z Aniną, dlatego że ją to bawi. No trochę tak. Ją to bawi. To Microsoft zaakceptował terms and conditions tego ziomka. Przeprosiły go. Powinny go jeszcze przeprosić. Ej, ale wiesz co? Ja chcę jeszcze raz. I tym razem wybierzemy inne boostery. Ja zaklepuję chomika. Dobra, ty weź chomika, ja wezmę El Magneto. No więc wezmę sobie dwa perki, które... Tam jest karabeusza. Wiedziałam. To jest niedozwolone. Słuchajcie, Nie. Tak. Odkryłem niesamowite kombo perków. Pokażę wam, jakie teraz zrobię oro na Anieli. I patrzcie teraz. Używam pioruna, nie? Myślicie sobie, o, nic strasznego. Skarabeusz na piorunie. To jest okropne. I mam praktycznie całą planszę wyczyszczoną. I cyk, El Magneto. To jest okropne. To jest poniżej pasa i godności człowieka. A mogę jeszcze raz, El Magneto. Nie, on na tym razem wygra. Patrzcie widzowie, on na tym razem wygrywa, widzieliście? 164 punkty, przebito. Czekaj, pozwól, że ci pomogę. Ty jesteś gnujny. Pokaż swojego chomika, co robi twój chomik? Mój chomik szczela. Robi serduszka takie. I teraz jak to połączę na przykład tu, okay, to lecą dalej te serduszka. Bo generalnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale też zmieniła się sama plansza. Mamy takie listki, które robią plus 3. To oznacza mniej więcej tyle, że jak zrobimy sobie tak, to dostałem teraz 3 punkty zamiast jednego. Za skasowanie tego jednego kafelka. Nie, ale przecież chomik jest taki OP. A jest. No i... no... Jest. Ale słuchajcie, poza zwykłymi prywatnymi meczami w Match Masters są też dostępne całe wydarzenia. Przykładowo zagrać można mecz Rumble na aż 16 osób. Teraz tak, Rumble działa na tej zasadzie, że każdy zniszczony grzybek to podbicie mnożnika. Używamy ośmiornicy. O, dawaj dwa piorunki. To na pewno te koniki dotknie. No i super. Mm-hmm. I teraz tak, możemy użyć jeszcze raz ośmiornicy. Mamy 1200 punktów. Jesteśmy top 1. Koncept Rumble jest taki, że gracie właśnie przeciwko tym kilkunastu osobom i z każdą kolejną rundą ilość przeciwników się zmniejsza, bo oni odpadają. Piątka! O, nie! Co się dzieje? Jakie kombosy tu lecą? I użyjmy go na koniec? Damy radę? Czy nie, skończy? Nie da radę. Daliśmy radę. Czas się skończył, daliśmy radę. 20 tysięcy punktów, jest jaka dominacja. I widzowie, w ten oto sposób wygraliśmy Rumble, czyli tryb taki dosłownie wieloosobowy, w związku z czym zajęliśmy pierwsze miejsce, dostaliśmy booster kosmiczny i to z niego nie korzystają. I te wydarzenia są o tyle spoko, że zmieniają się na nowe co 24 godziny. Czyli jeśli aktualne turnamenty bądź przygody wam nie siadają, to poczekajcie 24 godziny, bowiem następnego dnia będą czekać nowe. Pamiętajcie, że Match Masters jest całkowicie darmową grą, która dostępna jest z linku w opisie oraz... kodu! QR! Pamiętajcie również, że trwa rekrutacja do naszego klanu Smoczy Duet. Najlepszy na świecie! W którym mamy limitowaną ilość miejsc, także kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, że pobierając grę z naszych linków otrzymacie dodatkową świąteczną piniatę na start, którą pobierając grę normalnie, tak jak my, nie dostajecie. No nie. Trochę żałuję. Linki wiecie gdzie. Sorki, ja się nie śmieję, ja po prostu uśmiecham się na odwrót, znaczy nie się nie uśmiecham, ja jestem smutna na odwrót. Co ja właśnie zobaczyłem? Netflix, gdy chcesz zrezygnować z Netflixa? Ty bez kitu, jeszcze te paski pasują, takie Netflixowe, nie? O cholera. Co jest z tym Freddy Fazberem? Ale to nie jest śmieszne, on jest wszędzie ten typ. Ugryzienie 87. On nie wie. O co chodzi? Ugryzienie 87. Co? On się jeszcze nauczy. Widzowie, dajcie mi w komentarzu, nie chcę tego googlować, po prostu mi napiszcie, proszę. Przejdź w nowo. Nie! Co chłop zrobił? Wyskitu, co chłop zrobił? Jak? Brat niechcący łączył emotkę.
Ten komentarz to jest złoto. Dudu, dobra rada. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Przykro mi. Ale to jest dobrze wmontowane. Szczerze, nie najgorzej. Dobre. To jest nitka po papieżu. Ludzkość już nie ujrzy słońca, papież Polak, zwiastun końca. O, ty Janie Batyskawie pływający na podwójnej rampie. Ale to jest dobre! Ładuję obszarowo! Ja się założę, Kacperku, że ich bardziej bawi twój śmiech. No dobra! Ale widzieliście kiedyś papaja, który ładuje atak obszarowy? O, oddychaj. Oddycham. I Janie Azbeście usuwany w dobrym geście. Jezu, ten profil jest okropny. Mama kontra deszcz! O, deszcz pada! Pranie! Ile razy tak miałam? Że pranie na balkonie i szybko bieganie po schodach Usain Bolt, byleby je ściągnąć? Nie, nie, u nas było na podwórku. Ale szybko bieganie Usain Bolt, byleby je schować? Tak. To jest życiowe. O, deszcz pada. Co? Deszcz! Kurwa, myślałem, że to Jezus. Jezus też biega ściągać pranie. Jako ciekawostka dla państwa, dlaczego Ania nie ma zębów? Bo ma wyjebane. Ja uwielbiam te przeróbki AI. One są cudowne. Ej, on to serio powiedział. Wniosek formalny, proszę powtórzyć. To go boli. Co? To jest absolutnie cudowne. Mój gara lubimy, rodzina Kawkaz. Przeboje. W garach wysokich, ja Baraszka. No to ty po tym jednym streamie. Jezu, tak. Też tak wyglądałeś. Tutaj jest... taki puchaty, a tutaj taki łysy. To jestem ja po tym jedynym streamie, kiedy byłem łysy. Czekaj, co? Puchaty? Następny. Politycy trolują spotkania na Zoomie. Dwa rozmiary większe i gruba skarpeta były idealne. Marta, może dasz głos Kasi? Muszę przerwać na chwilę. Witam pana Fryderyka. Pamiętasz mnie? Bo ja cię bardzo dobrze. Co? Teraz spokojnie sobie spotkanko na Zoomie prowadzi. A kilka lat temu pieniądze ode mnie pożyczał na ruletkę. I oczywiście przepił wszystko i nie oddał. Masz się odezwać do mnie po spotkaniu. Numer powinieneś mieć zapisany. W ogóle jest. Kto to w ogóle jest? Ty to słyszałaś? Ja nie mam schiz. Jest. To jest jedna z najważniejszych osób w kraju. Kto to w ogóle jest? Może nie najważniejszych, ale najbardziej rozpoznawalnych. Najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, tak. Nawet nie wiem, kto to jest, słuchajcie, ale... Ale idzie ten pan z nami na Kilimandżaro? Bo ja... Co? Nie wiem, kto to jest, ale idzie ten pan z nami na Kilimandżaro. Kurwa mać. To jest jak scena z Hobbita, jak te Hobbity wchodziły na górę, idzie pan z nami na Kilimandżaro. Jezu, jakie głupie. Jak wymówić voila? Voila. Geniusz. Jakie to jest dobre. 600 tysięcy polubień. Ja mam dla ciebie lepsze pytanie. Jak wymówić MM? Matchmasters. Dokładnie. Ile masz naklejek? No, mam dwa kompletne albumy. U mnie są trzy pełne. Ale ja mam ważniejsze. To znak. Nie, przestań. Dla osób, które nie wiedzą, dodatkową aktywnością Matchmasters jest uzupełnianie albumów z naklejkami. I tak przykładowo, mamy katalog z gwiazdami szkolnymi. Przyklejamy naklejkę i brakują nam jeszcze 4, żeby uzupełnić album. Nagrodą tej strony są 3 diamentowe boostery poziomu drugiego, a za cały album dostajemy dodatkowe nagrody w postaci spina oraz skórki. Chciałabyś zagrać jeszcze jeden raz? Ostatni. No, 3 razy sztukę. O honor. Ja tym razem wezmę sobie jakiś booster poziomu drugiego. Na przykład robota, to jest mój ulubiony. To ja wezmę ziomka ze sprayami, który sprayuje i wtedy masz na przykład pod rząd 5 i masz wtedy piorunek ci się robi. O! To jest mój ulubiony tryb. Też jest moim ulubionym trybem. Akurat ta ławka charakteryzuje się takimi jakby kowbojami. Połącz 3. Pip. Patrzcie, co robią. Strzelają w tym momencie na losowe kostki na planszy i to jest... Ale ty możesz przestać z tymi punktami? Czemu ty tyle tego nadrobiłaś teraz, ej? Troszkę nadrobiłam. Jeszcze 4 dostałaś. No gdzie jest ta 4? No nie ma. O, widzę. Kurde. A gdyby się dało położyć 3 strzałki, to było super. Poczekaj. Wygrałaś.
wracając do naklejek. Jak będziemy razem wszyscy w klanie Smoczy Duet, jak już do niego dołączycie, i wy również będziecie chcieli zbierać naklejki do albumów, to jest jeden fajny sposób, żeby zbierać je szybciej. Bowiem nie wiem, czy wiecie, ale istnieje możliwość ich wymiany. Wtedy na przykład jak ja mam jakąś w nadmiarze, a Nieli na przykład brakuje, to mogę jej po prostu ją wysłać, a ona wyśle mi na przykład inną. Też taki, myślę, fajny myk, o którym warto powiedzieć. Ale to tyle w ramach ciekawostki. Pamiętajcie, że link do Match Master znajduje się zarówno w linku w opisie, jak i w kodzie QR. Mówimy to wam już po raz kolejny, ale serio, pobierzcie po prostu grę. Bowiem jeżeli pobierzecie ją teraz, to otrzymacie specjalną świąteczną niczym bluza? Sweterek. Anieli piniatę, z której to otrzymać możecie naprawdę fajne, wartościowe boostery, których, uwierzcie mi, nie chcecie przegapić. Mama, kiedy próbujesz coś przekroić na blacie, zamiast podłożyć deskę. Ty debilu skończony. Ci zapierdolę ten twój pusty łeb, to może w końcu rozumu nabierzesz i zaczniesz normalnie funkcjonować. No. Bo na razie widzę, jest kompletnie kurwa odcięty od bazy. Miałeś zniknąć? Chcę wziąć kostkę sera, odkroić jeden plasterek. Aniela, jeden plasterek na blacie. Ty debilu skończony. Ci zapierdolę ten twój pusty łeb. Ja nie rozumiem! Od kiedy my tu mieszkamy, to kroimy rzeczy na blacie często, bo nie chce nam się brać desek, bo trzeba je potem myć. To się wiesz, jak nazywa? No. Polna wola. Możesz robić, co chcesz. Okej, okay. No ale robimy tak. I co? Są blaty pocięte? Nie przypominam sobie. Nie kojarzę takiego miejsca, że to dlatego, że po prostu nie ostrzymy noży nikt. Nie, nie chcę oglądać filmów z tym typem. Już na każdym jednym odcinku on musi być, co on tym razem zrobi. Zesra się? Nie, już się zesrał. Gorzej! Co tu będzie? Lody ze spaghetti. Matko, chcę to zobaczyć. Muszę ci zgadłem. Mój faworyt. Mój top jeden twórca. Ile on ma? 810 tysięcy. Co? Dlaczego połowa rzeczy jest ukryta? Matko! Anal Kingdom. Perfect. Nie do końca dobrze, że mózg mi od razu korektę zrobi, że wiedziałem, o co chodzi. O co chodzi, o matko? Nie musicie rozumieć. Ale jak on go trafił? Ty, ale on go serio trafił, czy... To wygląda, jakby go serio kopnął. Co? Nie, no, 6 milionów polubień. Dla 6 milionów polubień było warto, widzowie. Ej, gramy coś takiego? Dobra, ale... Nie, czekajcie, nie mogę kończyć, bo tak wysoko nogi nie podniosę. Ja mam. Będę stał na krześle. Spadnie. Nie wierzy. Myślałam, że to się na końcu stanie, ale nie sądziłam, że to ta wielka kula. Myślałam, że to dziecko pójdzie do końca i spadnie do wody i to tyle, ale... Okej, okay, nie spodziewałem się. Oh shit, guard. Ty nie wiesz, o co chodzi! Kochasz tak, jak się domyślam, że to... Tak! Ja nie, w Heydayu jest coś takiego, że jak widzisz strażnika... Guard. Oh shit, guard. Cały czas są komentarze o tym, że jest strażnik. Bo sobie pingujesz tam, wiesz, graczom, nie? Ale mu tak przed ryjem pokazujesz i wiesz... No okej, okay. Muszę kiedyś zobaczyć. Autostrady. Musimy ustawić limity prędkości, żeby wszyscy byli bezpieczni i jechali powoli. To również oszczędza pieniądze, więc jest dobre dla środowiska. Autobahn. Nie przekrocz bariery dźwięku. Opcjonalne. Musimy kiedyś pojechać do Niemiec. Będziemy mieli urwanie głowy. Kto wie, ten wie. Idziemy dalej. Dziękuję, Aniela. Ta jedna część ubrania o 3 nad ranem. Ile razy jako dziecko byłem przestraszony czegoś? Ja też. Jakaś bluza źle powieszona albo coś. Okropnie się tego bałam. Ej, w sumie nie, ja się do tej pory boję takich rzeczy. Ty się boisz w ogóle wszystkiego. Zastraszyłam. To ZUS! ZUS do zapłaty! Nie wkurwiaj mnie dobrze. Jezu Chryste! Jak to wyleciało i trafiło? Ja czuję ten ból. To musiało boleć, no. Oh.
Ej, ale to jest lepsze pytanie. Liczy się czy nie? No nie, to faul. Nie no gdzie? Co, przyjdzie arbiter i da żółtą kartkę? Bro czekał na to cały czas. Nigdy nie rozumiem dawania tyle poduszek na łóżko. Wejdzie i pomerda, żeby nie było równo? Chyba tak. On się zażygał. On na to czekał. Gdzie? Koty są lepsze. Koty to są lepsze stworzenia niż psy. Koty. Koty. Po prostu koty. Ale dobrze. Koniec tych TikToków. Pamiętajcie, że zbliżają się święta, w związku z czym wesołych świąt. Dziękuję. Pamiętajcie również o Match Masters, do którego link znajduje się oczywiście w opisie oraz na widocznym kodzie QR. Gra jest oczywiście całkowicie darmowa, a pobierając ją właśnie teraz otrzymałeś dodatkową świąteczną piniatę. A tymczasem, jeżeli nie widzieliście, tu jest również wspaniały kolejny film. Nie widać cię. O, teraz cię widać. Które warto obejrzeć. Cześć.